Państwa, witam Panie serdecznie. Dzisiaj sala należy do Pań. Witam wszystkie kobiety i od razu składam najserdeczniejsze życzenia. Składam życzenia pogody ducha, dużo uśmiechu. Wiele z Pań znam i zawsze widzę ten uśmiech na twarzach. Niech on zawsze gości. Tego serdecznie życzę. Życzę też miłego wieczoru. Proszę się czuć jak u siebie w domu. Stwórzmy taką fajną atmosferę. A jesteśmy razem z grupą z Akademii Plus 50 z Białegostoku. Witamy, wszystkiego dobrego. To jest wejście właśnie, z okazji Dnia Kobiet. Mamy bogaty program, bo trzy grupy przyjechały do nas. Grupa tańca brzucha, tańca flamenco oraz tańca hawajskiego. Serdecznie dziękujemy grupie, że zechciała odwiedzić Juchnowiec. Jako pierwsza za chwilę wystąpi grupa o nazwie New Belly. Jest to zespół orientalnego tańca brzucha, który założyła i prowadzi pani Anna Tarasik. We wrześniu Stowarzyszenie Akademia Plus 50 realizowało projekt Seniorzy w Akcji pod tytułem Rytmem Buch. Finansowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych KS Środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Panie z zespołu New Belly również brały w nim czynny udział. Projekt miał na celu aktywizację poprzez taniec i sztukę seniorów Białegostoku, głównie z terenu osiedli spółdzielni mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku. Zespół ma na koncie wiele sukcesów. W czerwcu 2013 roku uczestniczył w szóstych juwenaliach III wieku w Warszawie, gdzie zajął trzecie miejsce. Natomiast w listopadzie 2013 roku w Warszawie w 9. Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów zajął trzecie miejsce. I teraz zaraz będzie takie ostre wejście, drogie panie. Zespół New Belly! Thank you.
teraz zaproszę na scenę kolejny zespół, liczniejszy trochę już, zespół Rosa Tardia. Zapraszam panią z zespołu Rosa Tardia. Powiem trochę o zespole, że w swobodnym tłumaczeniu Rosa Tardia znaczy tyle, co dojrzała róża. Także dojrzała róża tutaj zaraz przed nami się zaprezentuje. Zespół powstał 2 lata temu z fascynacji kulturą flamenco, rozumianą nie tylko jako specyficzny taniec próbowy Hiszpanii, ale także jako pełna sprzeczności kultura kobieca, w której przeplata się dystyngowana elegancja, rubaszność, radość, żywiołowość i kobieca duma. Zespół prowadzi pani Dorota Frasunkiewicz. W ostatnim roku zespół wziął udział w konkursie telewizji Polsat Got to Dance jako grupa zaproszona poza castingiem. W ramach promocji aktywnego stylu życia seniorów poprzez taniec flamenco zaistniał też w mediach lokalnych i ogólnopolskich, m.in. w telewizji Polsat w wydarzeniach oraz w telewizji Polsat News, a także w naszym podlaskim obiektywie. Zespół organizował 13 akcji typu performance, happening, flashmob w Białymstoku i brał w nich aktywny udział. Brał udział w wielu występach, od stycznia 2013 roku koncertował 18-krotnie, a dzisiaj jest w Juchnowcu gościem. Zespół Rosa Tardia i taniec flamenco.
przyszła baba do lekarza, co się ciągle jeszcze zdarza. I w radosnym jest na moku rejestracja sprzed pół roku. Tu ją szczyka, tam ją boli, w strasznej baba jest niedoli. Lekarz spojrzał na nią ostro. Lewa tygwę, proszę, siostro. Najpierw jednak trochę gadki. Płaci baba w ZUS-ie składki? Na nic ustne zapewnienia. Ma przy sobie zaświadczenia? Ma, lecz lekarz nie lepiega. A czy w skarbowym nie zalega? Nie zalega. Ale zamęt. A czy płaci abonament? Płaci. No to głowa mała. A na kogo głosowała? Czy posiada oszczędności? Czy była członkiem Solidarności? Czy się z rządu linią zgadza? A czy męża swego zdradza? Słucha Tuska czy Rydzyka? Czy wypluwa, czy połyka? Czy dorabia coś na boku? Czy ma konto na Facebooku? Czy ktoś w domu jest na rencie? Czy ma długi prowinencie? Gdzie wydaje swe pieniądze? W Lidlu, w Tesku czy w Biedronce? A czy bank przejmie po niej mienie? A czy ma teczkę w IPN-ie? Czy sejmowi bredni słucha? A pies przy budzie ma łańcucha? Doktor spisał coś na boku, kazał babie za pół roku zgłosić się na konsultację. Dziś zaś wziął tylko gratyfikację. Babę wysłał do apteki, niech se kupi paraleki. Jakby co, to prosektoria tańsze są niż sanatoria. Baba, chociaż ledwie żywa, to ogólnie szczęśliwa, bo w tym bajzlu pełnym bzdetów w nowy limit NSZ-u weszła i z radości już na konto leków pości. Morał jest wynikiem draństwa. Jeśli nie chcesz zostać skórą, miast obciążać budżet państwa, umrzyj przed emeryturą. Teraz pragnę zaprosić już kolejny zespół. To będzie zespół hawajski, taki najliczniejszy, drogie panie. Też chciałbym przedstawić, cóż, kogo oglądamy na scenie. Zespół tańca hawajskiego Hula Mou Hawaii. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. W każdym razie po polsku to będzie Sen Hawajów. Zespół założyła i prowadzi pani Magdalena Samojlik, wielka miłośniczka i propagatorka kultury hawajskiej na naszym terenie. Zespół Mou Hawaii liczy 10 osób i pracuje systematycznie już od 4 lat. Tworzą go panie w wieku od 60 do 73 lat. Słuchaczki, członkinie Stowarzyszenia Akademia Plus 50. Zespół czynnie uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Plus 50. Występował w Białymstoku, w naszym województwie, a także na terenie całego kraju. W latach ubiegłych zespół tańca hawajskiego uczestniczył w juwenaliach, między innymi zajmując kolejne pierwsze miejsce w 2010 roku, a w 2011 miejsce trzecie. W kwietniu 2012 roku zdobył specjalne wyróżnienie na Festiwalu Seniorów w Łodzi. Thank you.
We throw